Akcja Bilard Sportem Wszystkich 6-16-60 zawitała do Dębicy. Konferencja w hotelu Gold zainaugurowała cykl tegorocznych spotkań i rozmów o bilardzie. We właściwy sobie sposób na temat bilardu wypowiedzieli się artyści, nauczyciele, biznesmeni czy naukowcy. Efekt? Mam nadzieję, że znajdą się środki na wsparcie również dla bilardu, który, jak zauważyliśmy, naprawdę mogą grać wszystkie pokolenia. Spotkanie w Dębicy stworzyło okazję, by uhonorować Piotra Kędziora, prezesa klubu Pino i selekcjonera kadry narodowej juniorów za pracę z młodzieżą, której efektem są m.in. tytuł Mistrza Świata Juniorów, medale wszelkiej maści z Mistrzostw Europy i Polski Juniorów oraz budowanie międzynarodowego prestiżu Dębicy. Żadne z tych osiągnięć nie zaskoczyło posłanki Renaty Butryn, która doskonale zna właściwości bilardu. To jest niezwykły człowiek. On, sport, który wydawałoby się, że jest elitarny, pokazał, że on może być powszechny wśród młodzieży, wystarczy trochę chęci. Jednak wielu gości dopiero podczas konferencji miało okazję poznać się na bilardzie. Spojrzenie na tę dyscyplinę oczyma ludzi z różnych środowisk, krótkie popisy dzieci przy stole czy pokaz trików bilardowych ziemowita Janaszka oraz brawurowo przeprowadzony przegląd struktur bilardowych w Polsce i na świecie pozytywnie zaskoczyły część uczestników. Przekazaliście nam Państwo wiele merytorycznych informacji na temat samego sportu, ale również tego, jak można go wykorzystać w kształceniu młodzieży. Wielu gości konferencji wcześniej miało okazję przekonać się, w jaki sposób bilard łączy. W Dębicy otwiera szansę na integrację i rozwój dla dzieci ze świetlic środowiskowych i terenów wiejskich. To dla nich brama na świat i nowe przyjaźnie, co doceniają władze samorządowe. Ta młodzież zaczyna się zachowywać w sposób naturalny, bardzo elegancko, bo takie są reguły tej gry. I następuje wychowanie bez specjalnych takich programów wychowawczych, tylko poprzez zachętę, uśmiech i sport. Jest to dyscyplina sportu, która pozwala na to, żeby różne pokolenie razem się przy jednym stole mogło spotykać i uczyć, bawić i relaksować. Po spotkaniu pewni jesteśmy jednego. Bilard zyskał nowych przyjaciół, którzy dostrzegają, że przez tę dyscyplinę można nie tylko rozwijać młodzież, ale także promować miasto i region. A jak na tym może skorzystać Powiatowe Centrum Szkolenia Bilardowego w Dębicy, które pozwala realizować marzenia kilkunastoosobowej grupie dzieci? Mam nadzieję, że coraz więcej dzieci będzie przybywało do naszego klubu bilardowego. Mam również nadzieję, że po tej konferencji większość samorządowców zrozumie sens naszej pracy i o czym mamy właściwą pomoc. Tradycyjnie gwoździem programu okazał się najmłodszy bilardzista świata, Jasio Skowerski. Bez wątpienia skradł serca znakomitych gości spotkania, którym serdecznie dziękujemy za przybycie i zainteresowanie. Taka inauguracja akcji Bilard Sportem Wszystkich 6-16-60 daje nadzieję na to, że uda się przebić zeszłoroczny sukces kampanii. Znów będziemy w wielu miejscach w Polsce i znów spotkamy się z tysiącami dzieci i opiekunów. Specjalne podziękowania dla starosty powiatu dębickiego pana Andrzeja Reguły oraz burmistrza miasta Dębica pana Mariusza Szewczyka za pomoc w organizacji konferencji.